Dziękuję bardzo. Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Pani Minister. W imieniu Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej po dość długiej przerwie jako poseł mam okazję wyrazić stanowisko naszego klubu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, projekt zawarty w druku 1572, sprawozdanie w druku 1660 o zawartości merytorycznej, do której szczególnie w obszarze technikaliów i zgłoszonych poprawek nie będę wracał, bo wystarczająco szczegółowo omówił to pan poseł sprawozdawca. Wysoka Izbo, o dość silnym charakterze blankietowym ustawa, czyli taka, która daje możliwość pewnych działań dla samorządu, działań, które miałyby za zadanie skorzystać z potencjału intelektualnego pewnej grupy mieszkańców wynikającego z czegoś, co najcenniejsze, a mianowicie doświadczenia życiowego. Bo to jest ta wiedza, która jest nienauczalna, tylko jest jeden podręcznik, który się nazywa życie. Do nauczenia tej wiedzy, że jeżeli ktoś ma jakiś wiek. I często jest tak, dlaczego ustawa specjalnie dla pewnej grupy wiekowej, a mianowicie należy przypuszczać, i życie tak podpowiada, że ta grupa wiekowa często nie jest w stanie podołać fizycznie najczęściej obowiązkom wynikającym z pracy w Radzie Miasta, uczestniczenia w pracach komisji, często dojeżdżaniach. W związku z tym należy się domyślać, że reżim tego ciała doradczego, bo tak tam została zdefiniowana oczywiście też inne role, a mianowicie możliwość składania wniosków, swego rodzaju inicjatywa legislacyjna, czyli możliwość składania projektów, uchwał. I teraz blankietowość sprowadza się do tego, czy dana grupa samorządowców, czy wójt, burmistrz, czy wójt zdecydują się na to, aby takie ciało samorządowe zafunkcjonowało w tym obszarze gminnym, czy nie. To, powiem tak, należy przypuszczać, że w odruchu reelekcyjnym bardzo wiele, tak sobie to nazwę na swój prywatny użytek, powstanie z całą pewnością wiele tego typu rad. Dlatego, że widzimy w swoim otoczeniu mnóstwo ludzi starszych, którzy bardzo potrzebują tej aktywności. I dobrze byłoby im jakieś takie pole stworzyć. I to jest rzeczywiście dla samorządowców zadanie w tej chwili. I dobrze jeszcze jedna rzecz się stała. Dlatego, że realiów samorządowych tyle, ile jednostek samorządów. W związku z tym opisanie w ten sposób, że to w uchwale Rady Gminy opiszemy, jak to ma funkcjonować, co ile się zbierać, z czego ma żyć, gdzie się zbierać. I w regulaminie, znaczy będzie Rada Gminy miała ten obowiązek, aby opisać sposób pracy tego samorządu. Jeszcze taka praktyczna uwaga. To pierwsza tego typu po tych młodzieżowych radach miasta, taka ekstra propozycja dla pewnej grupy wiekowej. Dobrze by było, tu patrzę na moich kolegów z Komisji Samorządu Terytorialnego, szczególnie na pana przewodniczącego, może tak po roku czy po jakimś czasie wrócić do tego podziałania ustawy i przyjrzeć się, jak to funkcjonuje. Bo może mimo najlepszych chęci okaże się, że znaczy taki jest dobry obyczaj, żeby jak ustawy wchodzą w życie, po jakimś czasie do nich wrócić i zobaczyć, jak to działa, czy może by coś w tym wszystkim poprawić. Natomiast ja mam nadzieję, że to przysłuży się temu, żeby samorządy mogły skorzystać, powiadam jeszcze raz, z potencjału intelektualnego w tym najlepszym słowa wydaniu. Bardzo dziękuję. No i jest oczywistym, że Klub Platformy Obywatelskiej poprze w całości przedłożony projekt. Dziękuję bardzo.